Siema Siema Kryptoświry. Zgodnie z moją zapowiedzią widzimy się w tym tygodniu, żeby pogadać o tym, czym jest gala. W związku z powyższym, bez zbędnego nawijania makaronu na uszy, lecimy z Koksem. Oczywiście na początku, jak zawsze, troszeczkę ogłoszeń osiedlowych. E, najważniejsze to już znacie. Ja nie jestem doradcą finansowym i wszystko, co usłyszycie w tym materiale wideo, nie jest poradą inwestycyjną. Do swojego doradcy inwestycyjnego musicie udać się sami, e, no bo to nie ten adres, więc jeżeli to oczywiście zrozumieliście i wasze muszczki e, przyswoiły tą jakże skomplikowaną wiedzę i wiecie, że swój hajs inwestujecie na własne ryzyko, no to zapraszam dalej. E, słuchajcie, z ważnych rzeczy jeszcze. To jest mój Instagram, chętnie Was zapraszam tam jak macie jakieś pytanka też możecie się odezwać dodatkowo najważniejsza rzecz, jeżeli walicie w krypto, no to musicie mieć twittera, no bez Twittera jest ciężko, więc to jest mój twitter z kolei też was zapraszam, no i oczywiście finalnie zapraszam was również do grupy na telegramie będziecie to wszystko mieli w opisie filmu, zatem jeżeli chcecie, to dołączajcie do społeczności i co, i będziemy się mogli słyszeć. Dobra, no to słuchajcie gala, moim zdaniem gala jest jest pasywna Dochodem dla bogaczy. Jeżeli oczywiście ktoś uwzględnia kupowanie węzłów gali, czyli Gala dla dlaczego? Bo za chwilę Wam to przedstawię w, w cyfrach i, i sami stwierdzicie, że aktualnie no dużo osób raczej będzie poza zasięgiem takiej inwestycji w krypto. Czy to jest dobre, że to jest dla bogaczy? Nie wiem, to już musicie ocenić sami. Natomiast sam projekt ma dużo plusów, jest fajny, jest rozwojowy. Z tym, że ja bym nie napalał się teraz, że Gala powtórzy nam za chwilę na przykład sukces typu Sand albo Mana. I cala wystrzeli z 20 centów do 7 dolców. Oczywiście mam nadzieję, że będę się mylił, bo zapewne dużo osób gale kupiło i to niestety dużo osób pewnie kupiło ją na tym takim totalnym wiesz wierzchołku, który jest tutaj. Natomiast na najbliższy okres, jakby ja bym się tak nie podniecał jak gimnazjalista. <gimnazjalista> już wiecie czym. Więc wracając do, do, do tematu, słuchajcie, dlaczego Gala jest moim zdaniem dla opcją pasywnego dochodu dla bogaczy? To jest teza, którą stawiam i to jest teza, którą obronię. Najpierw zaczniemy od takich dobrych rzeczy. Po pierwsze, gala jest w ogóle projektem e, myśliciela takiego, który zakładał coś, gry typu Farmville albo e, Zynga, czyli to już są sprawdzone projekty. Na przykład to, ten, ten pierwszy to jest bodajże facebookowy, tak? Więc, e, więc sam fakt tego, że nie zakłada tego byle Marian, który w byle stodole e, nigdy komputera nie oglądał, Czyli na przykład, nie wiem, jakiś rosyjski rolnik, który jeszcze nawet w telewizji nie ma w domu, tylko, tylko zakładał to gościu, który się na temacie zna. W związku z powyższym, trzeba by tu uwzględnić taką kwestię, że sam projekt już ma dobrą podwalinę. Druga kwestia jest taka, że jeżeli gdzieś tam pogrzebiecie w statystykach, poszukacie, to nie, nie wiem dokładnie ile teraz, ale z tych źródeł, które ja dotychczas przeglądałem, to było wówczas, że 1,3 miliona aktywnych użytkowników jest co miesiąc, więc to jest naprawdę no trochę bydła, które, które jednak jest znaczącą liczbą, tak? To nie jest jakiś tam pojedynczy o, jakiś tam mały cink punkt, który z pęgiem sobie gdzieś tam coś w cink tylko jest to konkretny temat na konkretną ilość odbiorców. Kolejna kwestia, słuchajcie, jak sobie wejdziemy na stronę galy, Gaja! Niech będzie, nie będziemy odmieniać. To bardzo ważnym dla mnie elementem, który jest oczywiście na plus całego projektu, jest fakt. Poczekajcie, 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 tu chyba jest fakt, że to wszystko, co jest, zobaczcie, wszystko, co jest zrobione z tą galą, wszystkie te projekty, rozwój tych projektów, kierunek rozwoju tych projektów jest uwzględniany o społeczność. Czyli jest to naprawdę genialne rozwiązanie, ponieważ nie ma nic gorszego, jak jak jakiś jeden Eustachy, który sobie wymyślił, że będzie sobie robił galę i w, w ramach gali będą różne projekty i na przykład wymyślił sobie grę, nie wiem, Ja i mój Czesio. No i na przykład Ja i mój Czesio to jest gra, która polega na chodzenie Czesiem po mieście i na przykład, nie wiem, rozwożenie gazet. No i, i tyle. O. I ktoś na przykład powiedział, że o, oprócz rozwożenia gazet to Czesio fajnie jakby na przykład coś tam robił, a jeszcze jakby Czesio był śmieszny, a jeszcze jakby Czesio zmienił głos na takiego Czesia, którego znamy. No i w ogóle dzień dobry. No i się okazuje, że y, można tą grę rozwinąć tak jak ludzie chcą. No ale ten właściciel mówi: "Nie, nie będzie. Tak, Czesio to będzie tylko od gazet i nara." I W związku z powyższym, mając możliwość wpływania y, społeczności na dany projekt, napędza to jak Podam młyn dosłownie e, całość. To jeżeli, by chcecie, jeżeli chcielibyście zrobić to takie popularne kopiuj-wklej, to możecie sobie taki moduł porównać do modelu, do modułu, do modelu, Ja jest niedziela, widać, i mózg się, się ściął po całym tygodniu. E, do modelu, słuchajcie, na przykład, e, Boże, 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 Chiliza, tak? Czyli czyli generalnie ściągacie sobie apkę e, Susjosa i tam możecie sobie na przykład jako kibic wybrać, że piłkarze w tym meczu będą grali w skarpetkach w myszkimiki. No i generalnie <ścoughs> macie przynajmniej możliwość głosu i to jest podniecające, lubimy mieć władzę yy, i generalnie wykorzystywanie tego czynnika w psychologii ludzkiej, że lubię mieć władzę, lubię mieć stery w łapie yy, i tak dalej, wykorzystują właśnie ludzie na poczet uruchamiania i rozkręcania takich projektów. Kolejna kwestia z galą to jest, yy, słuchajcie, dostępność, tak czyli zobaczcie, to, to, to już Binance, Coinbase, Crypto.com, KuCoin, tak czyli Uniswap, yy, czyli generalnie widzicie, że to, to nie jest projekt, który jest dostępny, nie wiem, u pana Mariana na giełdzie, tylko jest to projekt, który faktycznie już te konkretne destynacje osiągnął. Tak, to też było związane z tymi skokami cen, które za chwilę zobaczycie, jak będziemy na koniec zerkali na wykres. Natomiast nie zmienia to faktu, że już tam jest i już można kupić, czyli jest to coś więcej niż e, Homo, nie wiadomo no i tutaj generalnie docieramy do etapu jak wrócimy sobie na, na, na opis, wracamy sobie słuchajcie do etapu mojej tezy czyli gala dla bogaczy, bo jeżeli sobie klikniecie to te węzły gali które możecie kupić jako taki inwestor i generalnie te węzły później generują wam przychód w postaci NFT-ków, w postaci właśnie gali co jest bardzo, bardzo, bardzo jakby tam głównym motorem napędowym, to jak sobie zobaczycie, klikniecie kup teraz to zobaczcie 399 tysięcy, no spadło teraz, bo jak ja y, przeglądałem to do filmu, to było 400 tysięcy. Ale 399 125 sztuk gali trzeba zapłacić, żeby stać się właścicielem licencji do tego jednego z węzłów, tak? Czyli licencji, która uprawnia was wtedy y, do faktu takiego pasywnego przychodu, czyli tak to wygląda jak tutaj to pewnie jest kiepskie, ale no ja nie, no, no sorry, nie będę płacił takich pieniędzy, żeby wam to pokazać. Tym bardziej, że nie jestem osobą, która chce w to wejść. Ehm, natomiast mówię, kupujecie sobie licencję do, tych węz do tego węzła, węzłu ym, i generalnie zaczyna wam to generować pasywny dochód. Warunek jest taki bodajże, że tam musicie być 6 godzin dziennie, to musi działać, musi być online. Ehm, w związku z powyższym nic strasznego, ale jak sobie 399 tysięcy, e, ja już nawet zaokrąglę to do 400, jak sobie 400 tysięcy sztuk gali, która aktualnie kosztuje e, gala, 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 23 centy, tak? czyli 23 centy, jak sobie to pomnożycie razy 0,23 Enter no to macie mizerną sumę 92 tysięcy dolarów, które jak sobie pomnożycie razy bardzo silną wartość złotówki, czyli załóżmy 4,3, no to już macie prawie 400 tysięcy. dziękuję, dobranoc, pchły na noc, karaluchy pod poduchy, no i miało być lambo, jest szambo i jak już myślałeś, że będziesz właścicielem węzła na gali, <laughs> to ci ceną przy... <laughs> no, także nie chciałem przeklinać, ale rozumiecie o co chciałem powiedzieć, więc e, właśnie w tym momencie e, rozumiem łzy w waszych oczach, pieczenie w pośladach, natomiast tak, gala jest dla bogaczy. Przynajmniej kupowanie Gala Notes License, żeby być takim pasywnym e, dochodowcem i po prostu co rano mówić do Haliny, Halina, ja leżę. Ja pachnę, a mam 150 dolców na koncie. A tu guzik prawda i dżambaramba. Będziesz musiał zajrzeć do szamba, no bo nie wymienisz na nowy sprzęcior do zabierania czegoś z twojej toalety, bo cię po prostu, gościu, nie stać. O, dobra, jak już zrobiłem off-topic mały, pogadałem, to już rozumiecie, dlaczego moja kwestia, że gala jest dla bogaczy, stała się faktem. Przejrzałem trochę neta, przejrzałem trochę kwestii, związanych z tym, z tym Gala Note i słuchajcie, zwroty były takie, że jeżeli ktoś faktycznie wykapusił tyle pieniędzy, z tym, że wcześniej to było mniej, słuchajcie, wcześniej to było mniej, bo gala była tam po kilka centów i faktycznie gościu, który gdzieś tam to kupował, kupował to za 25 tysięcy dolarów z tego, co ja tam wykopałem na necie, no ale z drugiej strony kupując coś za 25 tysięcy dolarów, no to sorry, to też jest 100 tysięcy, nie? No wiadomo, że 100 tysięcy lepiej niż 400 tysięcy, no bo to jest jednak tyle tysi o tyle tysi mniej od tylu tysi. No ale sorry memory... Panie Marianie, jest to Kupa hajsu, no chyba, że wam Jak to mówią, ten bezdomny Podaruje, bo w sumie są memy Takie, że Migi podarował Podaruje bezdomny Ukraińcom Ponoć komuś furę podarował Więc czemu miałby wam Gala Notesa Nie podarować? Petarda! Chyba muszę Iść zagadać, dobra I teraz tak, zwroty były od, 14 tyś, od 1400 tokenów Gali do 700 tokenów Gali Dziennie Czyli możecie sobie to pomnożyć, jeżeli teraz ktoś dostaje załóżmy te 600, nawet tokenów Gali, bo to też maleje regularnie, no to 600 tokenów Gali razy razy te 20, a nawet zobaczmy, ile to może wyjść, tak? Czyli mamy 600 tokenów dziennie, razy 0,23, no to macie 138 dolców dziennie, dziennie, razy 365 dni. Oczywiście to się raczej nie utrzyma, ale to macie 50 tysięcy dolarów w skali roku. Dobra, jeżeli ktoś to będzie oglądał i akurat kupił tą licencję, no bo jest y, wielorybem, y, albo po prostu tak sobie chciał ulokować swoje wolne siano, albo na przykład kupił to w momencie, kiedy gala była za grosze i to się opłacało, to napiszcie proszę, nie wiem, wbijcie na telegrama do nas, dajcie znać, albo na, napiszcie do mnie na e, tym, na Instagramie, albo w ogóle napiszcie komentarz, bo rozumiem, że komentarza ktoś może nie chcieć napisać, żeby się nie uwidocznić, ile hajsu wyłożył na co. Natomiast jeżeli się pojawi osoba, która faktycznie w to zainwestowała, dajcie cynka, bo umieram z ciekawości po prostu odnośnie zwrotów aktualnie, jakich można się spodziewać. W związku z powyższym, rozumiecie już, dlaczego, tak jak powiedziałem, następnie gala jest moim zdaniem dla, e, dla bogaczy. Słuchajcie. E... Z tokenów, z tego co udało mi się dokopać, to jest tak, że ciągle są te tokeny wybijane, tak? Co rok w lipcu, czyli tam na przestrzeni lipca, tych tokenów jest wybijane połowa mniej, czyli mamy 25, załóżmy miliardów, to było w 2020 roku, 2021 mamy 12,5 miliarda, 2022 6 miliardów, 2023 3 miliardy, czyli tak są te tokeny niby będą, niby dobijane, bo to jest też problem, że ta tokenomia tego całego projektu nie jest do końca taka jasna. Z tego, co też udało mi się dowiedzieć, to 50 na 50, czyli 50% będzie właśnie dla tych wielorybów do zwrotu, czyli dla tych, którzy zainwestowali w te, w te właśnie gala note i to będzie dla nich wynagrodzenie, a 50% pozostałe z tych dobijanych monet ma iść w ręce, że tak powiem, w skarbiec taki, z którego będzie też pompowany hajs na te nowe e, projekty. No i to jest generalnie problem, ponieważ w ten sposób jest ciężko dokładnie wyliczyć, ile tego będzie krążyło po sieci, ile tego będzie i jaka będzie konkretna e, wartość. Problem jest też taki, że później można bardzo długo oczekiwać wzrostu takiej monety, skoro będzie jej tak dużo. E, czyli nie wiemy, jak, mm, jak to wpłynie na. Na podnoszenie ceny. Tym bardziej, że pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Ci wszyscy bogacze, którzy mają te węzły wykupione, te, te, te licencje, no to oni przecież, jak tą galę dostają w takiej dużej ilości, to oni to będą sprzedawać. To też będzie blokowało cenę na, na jakiś czas, na jakimś poziomie. Więc dlatego tutaj wracam do tego, co powiedziałem na początku. Może być ciężko, żeby gala eksplodowała tak, jak na przykład mana yy, yy, i tak dalej, prawda? Ale uwaga. Uwaga. Jest jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć, i to pokażę Wam teraz. Słuchajcie, zobaczcie. Projekty, które na Gali są przedstawione, to są naprawdę graficznie dobre projekty. To nie są jakieś tam gierki, które e, a zróbmy sobie plane to earn, e, żeby to było. Tylko to jest takie graficznie lepsze i, i, i naprawdę moim zdaniem trochę przekonuje, tak? Macie tutaj e, Spider Stunk, e, To też, jak sobie poszukacie, zobaczycie sobie jakieś trailery na YouTube, zobaczycie, że to naprawdę bardzo fajnie, grywalnie wygląda, chociaż czekajcie. To jest chyba wyciszone w tym momencie, więc ja Wam będę mógł, 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 mógł Wam ten trailer pokazać. On jest, tak, jest wyciszony. To mi się nie wbije w mikrofon. Także. O, widzicie? Nie wygląda to źle, naprawdę nie wygląda to źle, jest to grywalne, w związku z powyższym, czemu by nie? I uważam, że to przekona wiele osób, tak? Kolejne tytuły to jest Tonstar. Ja to sobie odpaliłem, bo mam konto na gali założone. Ja to sobie odpaliłem. Słuchajcie, chwilę w to pograłem. Całkiem ciekawa opcja, jeżeli ktoś lubi tego typu tematy. Yy, następna gierka, zobaczcie, yy, cóż tu mamy. Mirandus. Mirandus. Yy, fantazy RPG. Yy, też, jak widzicie, graficznie ma to sens. Także Sama jakość tych projektów przemawia o tym, że Gala, słuchajcie, ma sens. Tutaj uderzenie do starych Simsów, które oczywiście wszyscy znają: Legacy, Legacy czyli biznes Simulator. Możecie sobie patrzeć, jak wasz własny biznes rozrasta, przynajmniej ja to tak rozumiem. Naprawdę, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie tutaj na tą grafikę, jaka jest przełożona normalnie, jak za mojego dzieciństwa, Dum Trójka, nie? No, także słuchajcie. Ma to dużo dużo przebłysków, ma to dużo sensu jako projekt sam w sobie. Same gry, które są na gali stworzone naprawdę robią lepsze niż przeciętne wrażenie, nie są to chodzące piksele, tylko naprawdę wygląda to ładnie i to uważam na duży, 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 duży plus. Natomiast tak jak powiedziałem wam na początku, moim zdaniem fakt, że jest tak dużo monet przez te Gala Notes wybijanych dla, dla właścicieli tych węzłów, będzie trzymać tą cenę trochę na dole, no i kwestia oczywiście faktu ile osób tak naprawdę stać na to, żeby coś takiego, taką licencję kupować, oczywiście wiele osób stać, natomiast uważam, że to jednak jest duży wydatek. No i teraz jak przejdziemy sobie, słuchajcie, do wykresu, no to mamy na wykresie dwa takie historycznie miejsca, gdzie od wyjścia była pierwszy wystrzał, później mamy drugi wystrzał, te wystrzały głównie to są informacje, że a tu wchodzimy sobie na Binance, tu sobie wchodzimy na Coinbase, do tego ten um, z jednym wejściem, tylko nie pamiętam czy na Binance, czy na Coinbase, e, doszła również informacja, że będzie właśnie ta gra Spiders Tank, e, jak widzieliście dobrze to wygląda, więc to też dopompowało cały temat, no oczywiście od listopada mamy generalnie Ciągle spadki, teraz te spadki, no mówię, też dołożyły się te konflikty, które powstały, więc, więc ciężko tu mówić o tym, co Gala może zrobić. Widzieliśmy explosion z 18 centów do 39, także wyrwało się to praktycznie w sekundę. Natomiast nadal mamy tutaj po tym explosion w lutym sytuację taką, jaką mamy. Tak jak powiedziałem może i te etapy typu 70 centów dla gali aktualnie są dobre, natomiast nadal nie będziemy wiedzieć ilu jest właścicieli gali, którzy ją trzymają, dostając właśnie w tym pasywnym dochodzie po zakupieniu tych licencji i nadal nie wiemy kiedy oni to wyrzucą, tak? Bo te tąpnięcia takie jak tutaj w przypadku kiedy ci będą akumulować tą galę jako pasywny dochód, nie będą tego sprzedawać. Nie będziemy o tym wiedzieć. To może być tak, że cena będzie nam fajnie rosła fajnie rosła i w dla tych, którzy kupią galę, którzy będą w to regularnie inwestować i tak dalej, którzy będą liczyli na ogromny wystrzał, to proponuję po czymś takim od razu się wyrzucać. Ja bym się wyrzucił już pewnie w czymś w tym, w tym miejscu, bo skoro tyle osób, tak dużo monet wybijanych co roku będzie dostawało e, za nic, za to, że mają zablokowane, m, zablokowane po prostu ten, ten Gala Notes e, jako licencję i tam dostają po 700 sztuk dziennie, to jak przyjdzie dogodny moment, czyli hype ceny, e, im się to po prostu będzie opłacać i będą mieli fajny zysk z tego, oni to po prostu z toreb wywalą i będą czekać na kolejne zbiory, tak więc tutaj, jeżeli myślicie o tym, że to będzie tak już na wieki wieków do góry, jak jak jak, jak, jak to się zrobi popularne, to na to bym nie liczył. Liczyłbym raczej na e, takie pump and dump, i znowu może wyżej pump and dump, i może troszkę wyżej, ale realizować zyski na gali, to będzie. Podstawowy obowiązek tych, którzy doładowali torbę. Tyle na dzisiaj, słuchajcie, moi drodzy. E, mam nadzieję, że rozumiecie moją tezę, dlaczego gala jest e, dla bogatych, jeżeli rozmawiamy o e, pasywnym dochodzie. E, życzę wam miłej niedzieli, bo jest przynajmniej we Wrocławiu piękna pogoda. No i do usłyszenia oczywiście w środę, bo środa to dzień. <laughs> e, przy niedzieli nie wypada, więc dzień wykresu. Trzymajcie się, pa.